To jest Kamil. Kamil lubi jeść. Kamil chciałby zjeść kebaba, ale nie ma pieniędzy. Kamil ma dużo ładnych skinów. Kamil korzysta ze Skinkantora, żeby sprzedać swoje skiny. Teraz Kamil może zjeść swojego kebaba. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroxy, na Keshagu się znajdujemy dzisiaj. Przypominam, że jak chcesz sobie odebrać 25% więcej od wpłaty do nagrody bonusowej, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz plusik i jak chcesz sobie doładować, wpisujesz oczywiście kodzik Kroxy przez 2x i możesz sobie tą nagrodę wtedy odebrać bardzo pięknie. Oczywiście do giveawaya też sobie możesz dołączyć. Konto możesz sobie level wbijać na Keshagu i możesz sobie odebrać nagrody grając na stronie. Oczywiście zachęcam do skorzystania. Codzienna skrzynka oczywiście, ustawiając awatar i ustawiając sobie case hagniku na Steamie, możesz sobie codziennie odbierać skrzyneczkę za free, więc bardzo spoci opcja 1138 dolców. Czy w końcu uda mi się wyjść na plus na case hagu? Mam nadzieję, że dzisiaj to się stanie. Zobaczcie, bitwa na 103 dolary. I jak tu kurczę zaczyna się grać na case hagu, no odważnie, tutaj nie ma miękkiej gry, stary. 103 dolary, no zobaczmy, 6 skrzyneczek, P250 na moje konto, zobaczmy, Dodge Knives, jakoś tak? No nie, no ej, to tak to nie, stary, tak to nie. Ale tutaj zaraz skrzyneczka Kingdom wleci, która może dużo zmienić i dużo namieszać. Zobaczmy, co z niej tutaj nam poleci. No mamy emeczkę Golden Coin, jest to 200 dolarów! 200 dolarów! Tak to się robi, stary, na dzikim zachodzie. No i mamy to, Batla. Bardzo sympatyczna, 300 dolarów udało nam się zdobyć, więc jesteśmy na dobrej drodze do wyjścia dzisiaj na plus. Wrzućmy sobie jeszcze jakąś tutaj battle na rusz. Skrzynki oczywiście od najdroższych sobie posegregujemy. In love, zobaczmy, 300 dolarów niecała ta skrzynka. Wrzućmy Tiger Knives'y, dorzućmy tą skrzynię Kingdom, Orange Gummy, Just Fine i niech będzie jedna 50%. 516 dolców taka batla. No jak to nam się uda zgarnąć, no to będzie naprawdę bardzo duży krok do sukcesu oczywiście. Zobaczmy. No ja tutaj stawiam wszystko tak naprawdę na jedną kartę. Przypominam, że jak będziecie wbijać na Keshaga, używać kodu Kroxy i zostawiać dużo polubień. Ojejku, o to chodzi! Pięknie! 481 dolców, bardzo fantastyczny drop i zobaczcie! Tiger Knives 300 dolarów, o to chodzi! I już w tym momencie, stary, cała batla nam się zwróciła. No tak to się robi, tak to się robi, stary. 800 dolarów po 3 skrzynkach już na naszym koncie. Co miałem powiedzieć, jak będziecie wchodzić na Keshaga, używać kodu Kroxy i będziecie dostawać polubienia, dużo polubień, bo to oczywiście wiem, mam z Keshaga, to rozdam jakieś skinka za 200 zł, a tak to oczywiście przypominam, odcinkowym giveawayu na skina, każde 15 polubień, zobaczcie, 1300 dolców z tej battle udało nam się zdobyć, fantastycznie, no takie pieniążkę na Keshagu, 2000 dolarów, no 2, 1, 3, 4, 4 dolary zabrakło tutaj do szczęścia, stary. Jakby, co mam powiedzieć, a każde 15 polubień to oczywiście dodatkowe 5 do wygrania, więc jak chcesz wygrać skina, no to oczywiście sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk jakiś napisz, co sądzisz o Keshagu i czy próbowałeś już sobie zakręcić skrzyneczką. Udostępnij film oczywiście, dołącz na Discorda i kodu Kroxy na Keshagu. Uzi, patrzcie to, 1500 dolarów z jednego otwarcia, no tego, nie no tego to jeszcze nie grali, stary, jak dzisiaj na Keshagu oddaję, to ja jestem w szoku. 3200 dolarów, M9, bajonet. Tiger tu, bardzo piękny nożyk i do tego tutaj autotronik. Nie no, naprawdę, ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, co się dzisiaj dzieje. Dobra, 20%, ja lubię takie skrzynki. Zobaczmy, 5 na raz, 92 dolary. No i zobaczmy, mamy USPA, no niestety jest to minus. Tutaj dwóch skinów potrzebujemy chyba minimum. No albo takiego kałaszka, żeby wyjść oczywiście z tego na plus. No tutaj, oj, ile wydajemy? 92. Okej, okay, zobaczmy teraz. No nie, tak to nie. Kolejne otwarcie daje nam USPA, 154 dolce faktornie, więc jest to jak najbardziej oczywiście profit. A w Power Fire niestety tego profitu nam nie przyniesie. I Wulkan, no Wulkan tak no na zero, tak na zero bym powiedział. Ale tutaj będzie bardzo ładnie, bo jest to 176 dolców i no cel tak naprawdę jest taki na tej skrzynce, żeby nie zejść poniżej tych 3000 dolców. Chociaż właśnie w tym momencie to zrobiliśmy, no ale zobaczmy, Hiperbestia 55 dolarów, więc nie zwraca nam to niestety tej skrzynki. Deal Pre-Stream również nam tego nie zwraca. Kolejne otwarcie 44 i ostatnie sobie spróbujmy. Jak generalnie graliście na Keshagu i otwiera się skrzynki, to możecie dać znać, jakie oddają, bo wiesz, to jest kolejny odcinek z Keshaga, ale jeszcze nie ze wszystkimi
tymi skrzynkami jeszcze się zapoznałem, więc jak masz jakąś fajną skrzynkę, z którą warto się zapoznać, gościu, to daj mi znać jaka i ja spróbuję ją otworzyć i zobaczymy, jak tam z niej leci. 51 dolców do trafienia, to m.in. haul, więc no, nie ma miękkiej gry. 27 dolców zostaliśmy tym razem, kolejne otwarcie jest Chantico, 41 dolarów. Another one jest Wildfire, 61. A to sobie zakręćmy. Jeszcze raz jest USP Printstream, 58. Kolejne otwarcie, no tu będzie niestety minus. I jeszcze jedno otwarcie, zobaczmy co teraz. No 22, ej, trochę straciliśmy, stary, mieliśmy ponad 3000 dolców, a tutaj no coś się złego dzieje. Sushi Master, stary, to jest skrzynka, która dała mi Posejdona ostatnio, więc zobaczmy jak dzisiaj. No nawaja, okej, okay, nawaja, spróbujmy jeszcze raz. Okej, okay. 608, ty, ale to i tak nie, jesteśmy dalej na zero. Dobra, stary, nie ma miękkiej gry, 1000 dolarów, za jedno takie otwarcie trzech na raz. 900 dostaliśmy. No nie, no to mi zabrało 100 dolców. Zobaczmy teraz! Ojejku. Jeszcze jedno. No ja wierzę, że w końcu musi oddać. Jest 1000 dolarów, a my 1000 wydaliśmy. No ten nadstąk, stary. Ale zobaczmy teraz. Stary, ja taką amatorkę odpierdzielam. Było tak dobrze. O Jezus, patrz to! 1700! Ale nam to uratowało, stary. Ale ta M9 nam uratowała, stary opening. No. No, byłem blisko takiej amatorki, odstawienia takiej amatorki, jakiej jeszcze chyba nie odstawiłem. 500 dolarów! Ojejku, 400 na minus. Bardzo niestety ubolewam nad tym faktem. Znowu minus, co się dzieje, halo? Proszę mi tu sypnąć coś w końcu. 116, nie! 308, okej, okay, no ciut lepiej, ale to dalej nie jest to. 2000 dolarów, patrz to. Rękawice za 1900 prawie. Okej, okay. Jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz, ale chcę wyjść na plus. Było blisko, spokojnie. No, również blisko. Dalej blisko. Ej, czekaj, bo 477 wydajemy. Okej, okay, to na zero nawet te otwarcia były. Zobaczmy teraz, no teraz musi polecieć. Nic nie musi, pamiętaj, panie prowadzący, nic nie musi. Musisz to ty się uspokoić i pomyśleć nad swoim życiem. I zastanowisz się, co ty robisz! Wygrywam pieniądze! Wygrywam pieniądze! Puuu! Zwątpiłeś? Zwątpiłeś? No, 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 nie wątpi się w kroko. 4223 dolce. Czy jeszcze jakieś pytania do mnie masz, gościu? Patrz, narzekałem, że tyle czasu nie mogę wyjść na Case Hugu na plus. Jak wyszedłem, to rozbiłem bank, stary. Rozbiłem bank do tego stopnia, że jestem z siebie dumny. Naprawdę? Jestem z siebie dumny. Zobaczmy, P90, dostaliśmy, okej, okay. No to co, chodźmy jeszcze na upgradera i z tą asimówką na 10x'a sobie ją machnijmy na rękawice za 420 dolarów i zobaczmy, 8% jakby to weszło i to w końcu, stary, pierwszy upgrade na takim low procencie trafiony i jestem naprawdę w niemałym szoku, że to udało nam się zdobyć i w tym momencie mamy rękawice za 420 dolarów, mamy 4200 w balansie, liczba totalnie nieprzypadkowa, dlatego tą skrzynkę, żeby taka suma mi została na balansie, ale dziękuję wam serdecznie za oglądanie, przypominam oczywiście o kodzie Croxy, stawcie łapy w górę, dołączajcie oczywiście do konkursu sobie, bo dlaczego by nie? Ja się żegnam i do jutra.